Plaża Punta Molentis znajduje się w południowej części Sardynii, oddalona o 6 km od miasta Villasimius. Parking w pobliżu plaży w sezonie czynny jest od 8 do 20, kosztuje 10 euro. Dodatkowo wejście na plażę płatne jest 1 euro od osoby. Odległość od parkingu do plaży wynosi około 300 metrów. Na plaży może przybywać ograniczona liczba osób, maksymalnie 500. Te ograniczenia wynikają z potrzeby ochrony środowiska naturalnego morskiego obszaru chronionego Capo Carbonara. Plaża Punta Molentis znajduje się na pierwszym miejscu spośród 97 najpiękniejszych plaż południowej Sardynii. Jej linia brzegowa jest dość rozbudowana, składa się z kilku malowniczych zatoczek z piękną turkusową wodą. Jeśli marzą się Tobie rajskie Włochy, plaża Punta Molentis na pewno przypadnie Ci do gustu pod każdym względem. Ta wyjątkowo piękna plaża często wykorzystywana jest w kampaniach reklamowych. Plaża pokryta jest jasnym, niemal białym, miękkim piaskiem. Nie ma w nim muszli i kamieni, można więc spacerować boso bez obaw o skaleczenia. Na całej linii brzegowej zejście do wody jest łagodne, nie ma uskoków i spadków głębokości. Można bez obaw kąpać się zarówno przy brzegu, jak i nieco dalej. Plaża zachwyca pięknymi widokami i malowniczym krajobrazem. Jest idealną scenerią dla wakacyjnych fotografii.
jednej z najpiękniejszych plaż. Plaża nazywa się Molentis. Zapamiętajcie dobrze tę nazwę, bo plaża jest naprawdę znakomita. Wspaniałe warunki do kąpieli, kryształowo czysta woda, skały pięknie porośnięte zielenią, piaseczek na plaży. Jest tu bardzo sympatycznie, choć temperatura jest bardzo wysoka, ponad 40 stopni, ale świeża bryza od morza przynosi naprawdę ulgę. Także warunki do plażowania, do kąpieli i słoneczne, i tych morzu znakomite. Plaża fenomenalnie prezentuje się zwłaszcza ze wzgórza znajdującego się na końcu cypla wychodzącego w morze od południowej strony. Nic w tym dziwnego, bowiem wiernie oddaje klimat zarówno Sardyńskiej wyspy, jak i krajobrazu Karaibów. Wejście na wzgórze znajduje się z lewej strony baru i zajmuje dosłownie jakieś 5 minut wydeptaną, nieco kamienistą ścieżką wśród krzewów. Ze wzgórza zobaczycie fantastyczny widok na plażę, zatokę, okoliczne wzgórza oraz na ciekawą, charakterystyczną formację skalną, będącą jej wizytówką. Każdy turysta bez problemu znajdzie taką aktywność, na jaką najbardziej ma ochotę. Plaża Punta Molentis to także rozbudowana oferta gastronomiczna. W okolicy kupimy przekąski, napoje, a także zjemy doskonałe dania włoskiej kuchni, serwowane w barach i kafejkach z pięknym widokiem na otwarte morze. Przy plaży znajdują się wypożyczalnie parasoli i leżaków. Są również miejsca, gdzie wynajmiemy sprzęt do sportów wodnych. Bardzo popularne jest tu nurkowanie i snorkeling. Plaża Punta Molentis jest na pewno warta odwiedzenia ze względu na piękne położenie, krystalicznie czystą wodę, która mieni się różnymi odcieniami, od szmaragdowej zieleni, turkusu i lazuru. Dziękujemy za obejrzenie filmu i do zobaczenia gdzieś na szlaku.